W imieniu własnym oraz mieszkańców gminy Wojnicz życzę wszystkiego co najlepsze, pomyślności, spełnienia marzeń i sukcesów w dalszej pracy społecznej i w życiu osobistym. Aby zaangażowanie i trudna praca na rzecz lokalnej społeczności były zawsze zauważane i doceniane przez mieszkańców naszej gminy. Serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Ja jeszcze troszeczkę, szanowni państwo, tak się złożyło akurat, że naprawdę te efekty tej naszej wspólnej współpracy z wszystkimi jednostkami na terenie naszej gminy po prostu przynoszą owoce. Każda jednostka, a jest ich 9 w naszej gminie, zmienia się na lepsze. Kupujemy nowoczesny sprzęt, kupujemy, odmładzamy samochody strażackie, remontujemy świetlice, budujemy garaże i to jest naprawdę wspaniały sukces tej kadencji czteroletniej. Ten plac, który tu mamy, ten nowy asfalt przed domem strażaka zrobiony niedawno temu będzie służył społeczeństwu. Ale szanowni państwo, nie robimy to dla siebie, robimy to dla was, aby strażacy czuwali nad waszym bezpieczeństwem. Jeżeli wiemy, że straż jest mocna, jeżeli wiemy, że straż potrafi zadziałać w szybkim tempie i na każde zawołanie, o tyle nasi mieszkańcy mogą żyć spokojnie, mogą być pewni, że ktoś po prostu czuwa nad im bezpieczeństwem. I o tym cały czas pamiętamy, wspieramy, jak tylko możemy, samorząd. Tak samo jak ksiądz proboszcz powiedział, że trzeba się zająć Biadolinami i to jest też racja. Ja uważam, że dużo myśmy zrobili w Biadolinach, bardzo dużo zatorami dróg. Jeszcze w tym roku powstanie 2 drogi. Wszystko robimy, żeby w tym roku zabezpieczyć finanse, bo najprawdopodobniej późną jesienią nie ruszymy z modernizacją szkoły podstawowej, ale przypuszczam, że wczesną wiosną i tak, aby do września następnego roku nasza szkoła w Biadolinach Radłowskich była jeszcze ładniejsza niż ta, co jest w Uponiu, choć ta w Uponiu też jest piękna. I tego wam życzę. Jeżeli damy radę, wspólnie będziemy działać dla dobra wszystkich mieszkańców. Dziękuję bardzo. Nie no, słuchajcie, to takie przemówienie, 4 lata, tyle zrobione, tak się cieszą strażacy, tak godnie idzie burmistrz, no więcej tych braw, słuchajcie, no. O, no proszę, da się. Chciałem tylko powiedzieć, że teraz wydłużyli do 5 lat. Jak będzie 115 lat, jak będzie 115, jak będzie burmistrz, jak zacznie gadać, to musicie zacząć wcześniej, a skończyć jutro, dobrze? A teraz poproszę o zabranie głosu przewodniczącego Rady Powiatu Tarnowskiego, Pawła Smolenia. Mógłbym wymieniać inne funkcje, bo ma ich dużo, ale jest upalnie gorąco. Państwo wiedzą, bo to jest gwiazda z waszej gminy, że wicedyrektor Agencji Modernizacji i Rozwoju Rolnictwa w Krakowie, szef, prezes LGD Dunajec Biała. W ogóle tyle tego ma, że można by było historię napisać, ale niech powie. Jako przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego. Bardzo proszę. Czcigodni kapłani, panie burmistrzu, szanowne druhny, szanowni druhowie, prezesi, komendanci. Ja może zacznę od takiej dygresji, jak tutaj pan Kazimierz powiedział. Ja też miałem kiedyś przyjemność na chwilę dzięki panu Kazimierzowi być Bogdanem Smoleniem. Także jakaś słabość do ludzi z gminy Wojnicz jest. A teraz już tak na poważnie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że mogę tutaj być. Bardzo prężna jednostka OSP Biadoliny Radłowskie. Naprawdę dużo się tutaj dzieje. Wy i tak macie więcej obowiązków tak naprawdę, bo macie budynek, prawda, na swoim stanie, który wygląda pięknie, a w środku chyba jeszcze lepiej. Także gratuluję tego. Gratuluję, że tak dbacie tak naprawdę o swój dobytek. Gratuluję tych wszystkich przedsięwzięć, które się tutaj odbywają. Ja miałem okazję też raz jechać dość późno tutaj tą drogą powiatową i tutaj jeszcze trwały prace nocne przy samochodzie. Byli panowie mechanicy z OSP, którzy byli wtedy, to wiedzą i gratuluję. Gratuluję tego poświęcenia. Gratuluję też, nie ma księdza kapelana z nami, ale wspaniałej homilii. Naprawdę warto być strażakiem. Bądźcie dumni, że jesteście strażakami, bo to bardzo odpowiedzialna funkcja w społeczeństwie.
bardzo odpowiedzialna, tak jak powiedziałem. Gratuluję raz jeszcze tego wszystkiego, tego 110-letniego dobytku, 110-letniej historii, bo pewnie wszyscy doskonale wiemy, że Straż Biadolinek powstała jeszcze w czasie zaborów. Więc jej założyciele byli niezwykle odważnymi ludźmi, że potrafili, gdy jeszcze Polski na mapie chwilowo nie było, potrafili taką organizację założyć. Za to im wielka, wielka chwała. Szanowni Państwo, tutaj prezes, jak wspominał tam moją osobę, mówił, że raz w roku coś tam przynoszę, to od tego roku będzie dwa razy w roku. Ponieważ mam tutaj też dla Państwa, dla całej jednostki na ręce prezesa kolejną promesę na jakieś zakupy. A może na odgrywki dzisiaj. Na co sobie to przeznaczycie, to już wasza sprawa. I żeby nie przedłużając, starosta tarnowski Roman Ucarz skierował również do Państwa na ręce prezesa list. Pozwolicie, że go nie będę odczytywał. Myślę, że starosta się nie obrazi. On oczywiście gratuluje jubileuszu, gratuluje strażackiej postawy, ale z racji tego RODOS dzisiaj, panie Kazimierzu, to pozwolę sobie tych dwóch minut nie zabierać. Jeszcze raz serdecznie gratuluję i na ręce prezesa przekazuję te dwie rzeczy i dziękuję Państwu za uwagę. Proszę bardzo, jak pięknie i też tam, jak to można, jak to fajnie jest zrobić jubileusze, coś prezes chce przeczytać. RODOS jest. Znaczy władza mówi, że RODOS to jest to, że nie wolno na przykład, ja chciałem powiedzieć burmistrzowi Tadeuszowi, zmieniłem mu nazwisko, bo właśnie myślałem o RODOS, o tym RODO, nie RODOS. Bo żeby nie było, że upubliczniam nazwiska i tak znanych publicznie i szanowanych osób, no ale tak jest. Natomiast Państwo wiedzą, co to jest RODOS, to są rodzinne ogródki domowe ogrodzone siatką. Jak ktoś się tam gdzieś wybiera, to może się pochwalić. Teraz będzie szarża strażacka występować i gratulować jednostce OSP w Biadolinach i proszę brygadiera Tomasza Pacułę. Tutaj do nas o wystąpienie. Już nic nie mówię, bo brygadier jak generał idzie, a jestem zwykłym, prostym strażakiem, więc może mnie tutaj do pionu postawić. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni zaproszeni goście, według starszeństwa i funkcji wielebni księża z księdzem proboszczem na czele, szanowny druhny i druhowie, ja pozwolę sobie bardzo szybko i w najbliższym możliwym skrócie przeczytać słowa pana generała, a pozwolę je sobie przytoczyć, bo są one naprawdę ciepłe i naprawdę tutaj dla jednostki wydaje mi się, że ważne. Szanowny panie Zbigniewie Dudziku, prezesie Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Biadolinach Radłowskich. Tegoroczny jubileusz 110-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej obchodzony w jednostce OSP w Biadolinach Radłowskich stanowi ważny punkt w dziejach gminy i jest jednocześnie kamieniem milowym w jakże długiej historii ruchu ochotniczego na tym terenie. Przywołuje pamięć o ludziach i wydarzeniach, które złożyły się na zapomnę użytkowaną jeszcze w okresie zaborów zaszczytną służbę na rzecz bezpieczeństwa pożarowego. Z głębi serca winszuję Wam z okazji tego pięknego jubileuszu, który jest świadectwem powszechnej akceptacji dla istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Biadolinach Radłowskich, a jednocześnie podsumowaniem kolejnego etapu służby każdego z Was. W tym uroczystym dniu gratuluję wszystkim odznaczonym i wyróżnionym, którzy swoją wzorową postawą podczas ratowania życia ludzkiego i mienia w pełni zasłużyli na uzyskane medale i nagrody. Dziękując druhnom i druhom Waszej jednostki za pełnioną służbę, gorąco witam nowych adeptów pożarniczego rzemiosła, którzy w ramach istniejącej tutaj młodzieżowej drużyny pożarniczej wkraczają w strażacką służbę. Dziękując za zaangażowanie i ciągłą gotowość do działań, życzę Wam, aby kolejne lata służby spełniły Wasze zamierzenia oraz przyniosły satysfakcję z dokonań osobistych i zawodowych. Niech realizowane zadania przynoszą poczucie dobrze spełnionego obowiązku, a święty Florian otacza opieką Was samych i Wasze rodziny. Podpisał małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Stanisław Nowak 12 sierpnia 2018 roku. Jeszcze raz serdecznie. I od siebie życzę Wam wszystkiego najlepszego. Nie przepraszam. Dziękuję bardzo. Artyści chcą wchodzić na scenę, a ja bardzo proszę na scenę żwawym krokiem młodszego kapitana Jakuba Szczesaka, bo to z Tarnowa będą gorące życzenia teraz.
Panie prezesie, wszyscy szanowni goście, dziękuję bardzo w imieniu komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie za zaproszenie i szybko odczytam skierowane słowo. Z okazji 110-lecia istnienia Waszej jednostki proszę przyjąć serdeczne gratulacje. Wyrażam wielkie uznanie dla wszystkich strażaków za Wasze dotychczasowe osiągnięcia, wytrwałość w wykonywaniu odpowiedzialnych i niebezpiecznych zadań, które przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa naszego regionu. Jubileusz ten jest niezwykłym wyróżnieniem za zasługi wyrazem prężności, niezawodności oraz skuteczności w usuwaniu skutków pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń. Dziękując za poświęcenie i społeczną służbę w ochronie życia, zdrowia i mienia, życzę Wam, aby trud, jaki podejmujecie, był dla Was źródłem osobistej satysfakcji i dalszego społecznego uznania. Proszę również przyjąć od całego kierownictwa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie najlepsze życzenia spełnienia planów i zamierzeń oraz dalszej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym. Z wyrazami szacunku podpisał zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, brygadier Piotr Wójcik. Dzień dobry wszystkim. Wiceprezes Zarządu Gminnego, bardzo szybko. W imieniu Zarządu Gminnego chcę podziękować druhom założycielom, wszystkim druhom, prezesom, naczelnikom, którzy przez ten okres 110 lat pracowali na rzecz rozwoju tej jednostki, a obecnie zarządowi, jak również wszystkim druhom życzyć jak najmniej wyjazdów. Ile wyjazdów, tyle powrotów, oby ta jednostka rozwijała się, a jak widzimy, rozwija się bardzo prężnie. Życzymy wszystkim, gratulujemy wszystkim odznaczonym i życzymy im i ich rodzinom wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, no dobiega końca ta część oficjalna, żebyście wiedzieli, jak Echo Doliny chce dla Was zagrać, bo się śpieszy na występy gościnne, zagraniczne, ale o tym potem. Natomiast teraz Państwa wszystkich proszę o powstanie, skierowanie się twarzą do pocztów sztandarowych i do oddziałów. Pana burmistrza też proszę o to, z małżonką, w tą stronę, o tak jak ja teraz, w taki sposób. A dowódca uroczystości wyda komendę za chwilę. Pod oddziały posłuch. Na prawo, patrz. Panie brygadierze, dowódca uroczystości, druh Radosław Kusek, będę pod oddziały do zakończenia uroczystego apelu. Oddziały maszość do defilady, ugrupowanie marszowe. Kierunek za mną, maszerować. Pododdziały spocznij. Maszość. W prawo, zwrot. Za mną. Masz. Thank you.
Proszę Państwa, za chwilę, ale Pan Burmistrz jeszcze nie wychodzi, bo oni się tak zestresowali tutaj, ten prezes tutaj Dudzik się nazywa, Zbigniew, że mówi tak, że no jak już dawaliśmy razem z zarządem, to byłem taki wzruszony, że nie mogłem tego przeczytać. Czytaj, Zbyszek, szybko, zanim się ludzie jeszcze nie rozeszli i czekają na to. Dobrze, może nie będę czytał. Panie Burmistrzu, jeszcze jedno podziękowanie od całego zarządu, od wszystkich członków jednostki OSP Biadoliny Radłowskie za pomoc w zorganizowaniu tej dzisiejszej uroczystości, która się dzisiaj odbywa. No i tak jak wcześniej wspomniałem, za zaangażowanie, za swój poświęcony czas i za współpracę z nami. Dziękuję bardzo. I teraz spotykacie się w połowie drogi. Państwo biją brawa dla prezesa i dla burmistrza i dla wszystkich zgromadzonych, dla siebie też. Echo Doliny wchodzi na scenę i dopiero teraz się będzie działo. Były piękne przemówienia, fantastyczne teksty stąd poszły, a teraz artyści zawładną tą sceną.